Witajcie, drodzy widzowie, w kolejnym materiale. W dzisiejszym filmie odwiedza nas mój sąsiad Michał i przyprowadza nam mini. No i muszę wam powiedzieć szczerze, w tajemnicy przed Michałem, że no nie podchodzi mi ten samochód w ogóle. Jest taki za bardzo kolorowy, nie wiem jak to nazwać, taki jak przerysowany, taki no jak do jakiejś kreskówki ten samochód, te liczniki, te kształty, to wszystko jest takie jak dla dziecka. Ale najfajniejsze jest to, że tam jest silnik B48, czyli to jest tak jakby kawałek silnika B58, tego bardzo dobrego silnika BMW, które są w Suprach na przykład albo w M240i, tylko są obcięte dwa cylindry i tutaj ten silnik jest czterocylindrowy, no ale w związku z tym, że ten jego większy brat jest legendarny, już można powiedzieć, także mam nadzieję, że ten samochód będzie dzisiaj dobrze jeździł. No, znany jest z tego, że się dobrze prowadzi, także czekamy na Michała, coś nam opowie o samochodzie, a później bierzemy wóz i jedziemy pojeździć, bo mam nadzieję, że się uratuje ten samochód w moich oczach. Cześć Michał. Cześć. To jest w ogóle mini Countryman. S. S jeszcze w dodatku. Nie bez S, tylko z S. A, no to wyjątkowo. Film mi się kojarzy. Chciałem zapytać, czym to się różni od zwykłego mini, bo to jest dużo wyższe, większe, mam wrażenie. Tak, w sensie generalnie, jeśli mówimy o mini, to mini Countryman jest tym największym z rodziny mini. To tak krótko. Jeśli chodzi o wersję mini Countryman Cooper S, bo tak to w tej nomenklaturze mini się nazywa, to jest taka środkowa wersja, czyli to jest coś więcej niż zwykły mini Countryman, który tam ma ze 150 koni. Natomiast to jeszcze nie jest niestety ten John Cooper Works, który ma 300 koni. Ten ma 184. Czyli wychodzą takie wersje tylko 300-konne? Z jakimi silnikami? Z takimi jak tutaj jest? Bo tutaj jest w ogóle super silnik, bo to jest tutaj B48, czyli to są cztery cylindry z legendarnego silnika B58. Tak. I generalnie ten B48 to jest 2 litry turbo. I tak jak wspomniałeś właśnie, to jest obcięte prawdopodobnie dwa cylindry z B58. I ten silnik też wychodzi w dwóch wersjach właśnie, bo w tej wersji John Cooper Works też jest B48, rozumiem, tylko on się różni, ma trochę inny osprzęt, ma... Widzę pole do popisu już tutaj, skoro jest ten sam motor i tak dalej. A myślisz, że sprężarki te same wszystko jest, czy myślisz, że coś jest zmienione? Wiesz co, aż tak dobrze to nie powiem ci technologicznie, jak to tam wygląda, jakie są różnice. Wiem, że chyba są skok tłoka jest inny, turbo chyba też jest inne, mi się wydaje. No bo z 300 koni, bo w ogóle ile dzisiejszy egzemplarz ma mocy? Albo 184, albo 178, bo tam były małe różnice między generacjami, w sensie między rocznikami. Ale można przyjąć, że 180 koni ma. No to musi być coś zmienione, bo nie sądzę, żeby samym programem i tak dalej zrobić plus 120 koni. Także pewnie sprężarki albo coś do Andrzeja by się przydało zapytać, on na pewno by wiedział. Pytanie do Andrzeja, myślę, że on bardzo dobrze tutaj opowie. Natomiast... tak jak mówię, to jest taki złoty środek pomiędzy zwykłym Countrymanem, a tym John Cooper Works, ponieważ no oprócz tego, że moc jest już wystarczająca, on jest dynamiczny, do takiej jazdy po mieście, czy nawet na autostradę jest ok. Natomiast ma takie zalety, że nie jest na przykład aż tak twardy jak John Cooper Works. John Cooper Works już jest bardziej, słyszałem to od dealera mini, że to już jest taczka trochę. Niestety ma trochę mniejszy hamulec niż John Cooper Works. Nie wiem, nie żartuj. Tarcza tu jest spora, tu mamy 19. Tak, felgi są 19-calowe. Tarcza jest spora, natomiast w tej wersji John Cooper Works jest jeszcze większa, jest jeszcze lepszy zacisk przede wszystkim. Tam jest chyba na pewno czterotłok. Tutaj są monobloki żeliwne. Tak, a tu jest taki zwykły, ale dają radę, jak na to auto, to dają radę. Fajne jest też to w tym samochodzie, że to jest właściwie stara generacja, bo teraz już weszła nowa generacja tego Countrymana. On już urósł, też urósł na wadze. A to jest jeszcze, no poza tym, że bardziej mi się podoba designem tego nowego, to jest troszkę mniejszy. Z tego, co mówią dziennikarze, jest trochę zwinniejszy.
Przez to prawdopodobnie, że ma mniejszą masę. No i tak, no i szczerze mówiąc, jakby jakie były też, czemu ten samochód w ogóle wylądował u mnie w garażu. No właśnie, to jest twój samochód? No mój i mojej żony, tak, tak. Czyli podoba ci się taki samochód? Tak, bo generalnie jakby potrzebowaliśmy samochodu, który spakuje rodzinę 2 plus 2. Może nie na jakiś wyjazd tam tygodniowy czy dwutygodniowy, natomiast na takie jakieś tam krótkie wypady 3-4-dniowe bez problemu się tu pakujemy, mamy dwójkę dzieci, dwa foteliki wchodzą, jest bardzo dużo miejsca z tyłu. Bagażnik może nie jest jakiś olbrzymi, natomiast jest, powiedzmy, do sprawnego przemieszczania się z rodziną wystarczy. Bez problemu. Miasto jakieś ewentualnie poza miastem też jest okej. I szukaliśmy, natomiast nie szukaliśmy jakiegoś zwykłego samochodu, który po prostu nas przewiezie z punktu A do punktu B. Chcieliśmy jakby coś więcej. Zależało nam na tym, żeby auto miało napęd na 4 koła. Tutaj jest X-Drive, wprawdzie ten trochę oszukany, bo to jest napęd na przód plus dołączany tył. A, czyli jak przód wyczuje, że ma uścisk, to dopiero wtedy dołącza tył. Tak, zgadza się. Natomiast działa to mega sprawnie, więc w ogóle właściwie dzieje się to bez... Niezauważalnie. Niezauważalnie, dokładnie, tak. To znaczy tak, wyobrażałem sobie ten samochód troszeczkę inaczej, teraz jak na niego popatrzyłem, to kurczę, nie jest taki zły. Fajne jest to połączenie, że ma te nadkola ma czarne, takie plastikowe, progi czarne, dach czarny, nawet dobrze wygląda, chyba innego Mini sobie wyobrażałem, że przyjedziesz. Fajne ma też światła, bardzo mi się podobają te reflektory, tak, projektory. Reflektory w pełni LED-owe. Wprawdzie był jeszcze model wyższy tych reflektorów, bo one były jeszcze adaptacyjne, ale to jest taki już, to jest taki prawie top. Czyli i tak są mega, mega LEDik dobrze świeci na pewno w nocy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o ten konkretny egzemplarz, to my żeśmy go tak naprawdę znaleźli u dealera, nie będę mówił nazwy, bo nie będziemy promować, ale on był skonfigurowany, jak żeśmy go... auto ze stoku. Tak, to jest auto ze stoku dealera. I zazwyczaj te auta stokowe są takie, no różne, czasem czegoś brakuje, a po prostu jak zobaczyliśmy ten egzemplarz, mówimy, o, to jest dokładnie idealny konfig, nie? Ten lakier, bo ten lakier jest ekstra, bo on jest taki, to się nazywa Moonwalk Grey, on się mieni zupełnie inaczej w słońcu i zupełnie inaczej bez, jak jest zachmurzone niebo, on też inaczej wygląda. Egzemplarz ma pełen pakiet John Cooper Wexa, taki designerski, więc... wszystkie wyczernienia, pasy, co jeszcze, czarne lusterka, czarny dach. To może dlatego mi się podoba, że to jest... Tak, może dlatego, bo on jest taki, no w sensie... Bo zupełnie inaczej sobie wyobrażałem ten samochód. Myślałem, że przyjedziesz takim zwykłym Mini, a ten Mini jest taki inny i naprawdę, no nie jest zły. Mimo, że on jest taki troszkę cukierkowy, taki jest troszeczkę, troszkę, wiesz, jak do jakiejś kreskówki mam wrażenie, to naprawdę nie jest źle. Też nie ukrywam, że wybieraliśmy ten samochód trochę pod kątem mojej żony, bo ona, jakby docelowo ona będzie tym samochodem tak jeździć na co dzień. Ja od tygodnia mam trochę inny samochód. No właśnie, co masz, pochwal się. Fiesta ST. Autko, torpeda. Fiesta ST 200, ona się nazywa? ST 220? Nie, nie, nie. To była ta poprzednia generacja, tam była ta wersja ST 200. Tutaj już jakby nie ma tej nazwy, jest po prostu Fiesta ST, 19 rok, także może też pojawi się dobrze, na kanale. Super. Na Fiestę czekam. Tak, tam to jest auto, które dopiero dostarcza wrażeń, także to jest taki, mówię, samochód bardziej dla mojej żony. Daily po prostu. Tak, daily, ma przewieźć też dwójkę dzieci, być praktyczny w miarę. 180 koni na 4 koła napęd, tak, na pewno sobie radzi. Ciekawe, jakie to czasy będzie robić. Orientujesz się, czy jest tu jakaś procedura startu? Jest procedura startu, co mnie w sumie zdziwiło, bo to nie jest topowa sportowa wersja, ale jest launch control. Trzeba... Dobrze, tak jak w BMW? Tak jak w BMW. Dobrze, poradzimy sobie. Dokładnie. Zerknijmy, jak już jesteśmy z tyłu. Widzę tutaj kamera cofania jest. Tak. Bagażnik. Bagażnik automatyczny. Także tak jak mówię, ta wersja jest właściwie doposażona na fulla. I zapachniało nowością. Po prostu otworzyłem bagażnik i od razu poczułem nowy samochód. Tak, bo może warto też powiedzieć, że auto jest 23 rocznik. Więc ono ma... No, czyli niedługo użytkujemy. Tak, on jest od września zeszłego roku go użytkujemy. To dosłownie była końcówka produkcji. To ile przebiegu już zrobiłeś? No sporo, bo 17 tysięcy, więc w sumie jak no, na... jeździ. Ja no jeździ, tak. No są dzieciaki, są wyjazdy, to jeździ, nie? Bagażnik spory. Tak, jest jeszcze drugie dno. O proszę. Koła zapasowego nie ma? Nie ma koła oczywiście zapasowego, ale ten bagażnik jeszcze można powiększyć, bo w tym momencie ta kanapa tylna, ona jest na maksa cofnięta do tyłu.
Czyli przesuwa się kanapa, tak, też kanapa się przesuwa. Czyli oprócz rozłożenia siedzeń można przesunąć kanapę? Tak. Chyba nie przesunę, czy przesunę? Nie. Fotelik jest zamontowany, wiesz? No ale wiem, o co ci chodzi. No jak ktoś mniejszy siedzi, tak, to można przesunąć jeszcze troszkę, tak, do przodu, wtedy bagażnik nam się powiększa, a w razie czego można położyć całkowicie siedzenie, tak, i mamy dostawczaka. Tak, dokładnie. Ja już tutaj woziłem drabiny, woziłem dużo rzeczy. Także auto jest naprawdę praktyczne. Jak się chce, to można nim przewieźć dużo rzeczy, naprawdę. Otwórzmy maskę może, zajrzyjmy, jasne, pod spód, jak wygląda B48. A powiedz mi, bo na pewno fabryka zaleca ci wymianę oleju pewnie co 30 tysięcy. Ty jesteś świadomym użytkownikiem? Tak, jesteś bardzo, tak, świadomym użytkownikiem. Autko już oczywiście po niecałych 4 tysiącach było na serwisie filtrowo-olejowym. Nie, a no, dobra, udało się, jest, okay, no, tam nie ma tego dzyndzu. Silnik jest brudny, natomiast on nie był, tutaj nie był żadna, to nie jest popowodziowy samochód, także spokojnie. No, mieszkasz przy ulicy, która jest niestety nieutwardzona, no tak. Tak, także jest mnóstwo pyłu, więc stąd ten brud. Powiedz mi, po 4000 mówiłeś, że olej wymieniłeś pierwszy raz, tak? Tak, nawet u wspomnianego Andrew Performance, tak? Także super, tam zawitał. A powiedz mi teraz, jaki interwał przewidujesz? Teraz pewnie przy 20, tak, żeby co utrzymać ten interwał 15? Co 15 tysięcy. No to nie jest jakiś tam wyczynowy samochód, więc uważam, że ta 15 jest ok. No tak, jak się normalnie jeździ. Tak. No dobra, to mamy B58, niestety jest w poprzek, no ale wiadomo, mamy 4 koła napęd. W sumie nic tutaj nie zobaczymy ciekawego. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie jeździło, naprawdę. Jest rozpórka, co też ciekawe. Tak, jakby to nie jest takie popularne we wszystkich samochodach, a tutaj jednak już fabrycznie rozpóreczka jest. Wprawdzie ona nie jest na kielichu, ona jest tu gdzieś jakby trochę indziej zamontowana, ale jest. No. Działa, nie ma znaczenia. Tak. Ekstra, czujniki parkowania przód, tył, z tego co widzę, światła LED-owe. Tak, no mówię, ten egzemplarz, on nie ma właściwie chyba tylko dwóch opcji z całej listy BMW, tak, więc on jest po dach doposażony. Dobrze, zamykaj machę, idziemy do środka w takim razie, zobaczymy. Może idź z tamtej strony, ja otworzę drzwi z tej strony, zerknijmy najpierw do tyłu. Tak. Isofixy mamy, widzę. Isofixy oczywiście są, fajnie dostępne, nie trzeba ich szukać. Podłokietnik jest. Podłokietnik. Wydaje mi się, czy nie jest, nie jest to... Nie, nie ma. Nie dzielona. Dzielona jest ta kanapa. Czy jest tak, to można położyć. Tutaj są takie dzyndzle. O. A, okay, także mamy ewentualnie taki podłokietnik. Rozumiem. Jak aha, to i pachnie tu... ładnie. Naprawdę. Aha, i też oparcia można regulować sobie też właśnie tutaj. Położenie. Tak. Wysokości oparcia. Coś tu jeszcze mamy ciekawego z tyłu? Są takie smaczki jakby designerskie. Tutaj mamy mnóstwo flag brytyjskich takich. Tutaj w ogóle też tapicerka, to jest ta topowa, która była dostępna. No to nie chyba... jest chyba Dakota zwykła, tylko... Nie, to jest chyba jakieś tam, ona się nazywa launch wersja. Więc też taka, no fajna też jest w utrzymaniu, tak, łatwa. I miła w dotyku bardzo. Tutaj na dole mamy jeszcze, widzę, dwa wyjścia na ładowarkę, teraz USB typu C, to chyba już jest standard wszędzie, nawiewy. Fajne są te boczki tutaj, bardzo ładnie wykończone, to jest chyba Alcantara? Tak, tak, to jest Alcantara. Taki zamszyk, tak. Fajnie, trzeba przyznać, bardzo przyjemne, miłe. I to też było właśnie dostępne tylko w tych najwyższych wersjach. Fajnie. Dobra, idziemy do przodu. No, także jakby wykonanie jest BMW, no tutaj nie ma do czego przyczepić. Nic nie trzeszczy, wszystko jest ładnie spasowane, dobre materiały, miękkie. No tak, podłokietnik też tutaj mam Alcantara, przystawki srebrne. Tak. No generalnie... Ten przycisk mi się nie podoba, jeśli mogę się przyczepić. Możesz, no bo jakby wnętrze trzeba przyznać, że jest mocno kontrowersyjne. Ono jest tutaj postawione na design zdecydowanie, tutaj był priorytet. Pełna elektryka foteli. Czas na troszkę, bo fotelik tak, jest. Tak, tak. Dobra, siadaj z drugiej strony, opowiadaj, co tutaj mamy w środku. To jest licznik tu na środku? Czy tu jest licznik? Licznik jest tutaj. Tu jest licznik, tutaj jest taki... Może go zapalimy. No uruchom, może włącz klimę, żebyśmy nie umarli. Co sobie chodzi? Tak jak mówię, tutaj był postawiony nacisk na design. No widzimy wszystkie te przełączniki, one jak są w samolocie. Tak, jak w samolocie. Jakby feeling wszystkich tych przełączników jest bardzo dobry, one chodzą ciężko, tak solidnie. Tutaj mamy wyświetlacz taki multimedialny, czyli radio, nawigacja, Apple CarPlay, bo oczywiście też jest.
O kurde, to fajnie wygląda jedna. Coraz bardziej mi się podoba. Mi się akurat ten ekran w ogóle nie podoba. Jakbym mógł, to bym go zmienił. Może ekran sam, zamocowanie go tak, ale kurczę, jeśli chodzi o wyświetlacz i tak dalej, to wydaje mi się, że wszystko czyste, przejrzyste, czytelne. Generalnie była opcja, właściwie w standardzie były te zegary analogowe, co ciekawe. O proszę. Bardzo malutkie, bo one były takie nie dużo większe niż cały ten. Oczywiście nie miały też mnóstwa funkcji, które mogłyby świetlać, natomiast stylizacyjnie super by pasowały do tego samochodu. No niestety taki był na stoku, więc no tak, jak się bierze ze stoku, to... A powiedz mi, czy jeśli coś zmieniasz tutaj, na przykład tryb sport, tak, albo coś takiego, coś nam się zmienia? Dobra, przymknij Tryb sport, tutaj mamy kilka przełączników. Czujnik parkowania, start, stop, oczywiście zawsze wyłączamy. Poproszę Andrzeja, czy nie można tutaj... Nie, no można, bo jest fizycznie przycisk. To Andrzej może ci tak przygotować, że zapamięta ostatnie ustawienie. Więc jak go wyłączysz, to pokaż zgaszeniu auta. Tylko pytanie, czy to zadziała, bo Andrzej mówił, że te sterowniki są poblokowane. Dlatego pytam, bo to jest w miarę nowy samochód. No i Andrzej powiedział, że to zależy od tego, czy fizycznie jest przycisk, czy nie ma. Bo jeśli w BMW-kach, w których nie ma fizycznie przycisku, to można go tylko usunąć i wtedy tracisz gwarancję. Ale jeśli jest przycisk fizycznie, to można go zaprogramować, żeby zapamiętywał ostatnie ustawienie. Więc jak raz go wyłączysz, to już będzie wyłączony cały czas, dopóki go nie wyłączy. To może podjadę do Andrzeja, zobaczymy, zweryfikujemy to. Tutaj się robi ciekawiej, bo tutaj jest oczywiście sterowanie kontrolą trakcji, tak jak klasycznie w BMW, raz się wyłączy, włączy się sportowa trakcja. Tu jest przycisk, który widzę pierwszy raz w życiu, Sport Green. Czyli na górze mamy sport, na dole jest green. Bierzemy go do góry, widzimy, że te zegary tutaj, widzimy, zmienia się kolory na czerwony, grafika. Również tutaj. Tutaj jeszcze pytało nas, czy chcemy aktywować wskaźniki sportowe. O proszę, weź jeszcze raz. Ale to zobaczymy. A jak damy w dół, to wróci do ustawień mid, tak zwane. Jak damy jeszcze raz w dół, to są ustawienia green. I co wtedy się zmienia w czasie jazdy? Wtedy reakcja na gaz, tak? A reakcja na gaz jest tragiczna. Jakby jeździ się nim, jakby miał 50 koni. Oczywiście wtedy start-stop jest jakby aktywowany z defaultu. No tak, żeby się Ale szczerze mówiąc, czy on wtedy jakoś oszczędza bardzo to paliwo względem trybu normal? Chyba nie. Uważam, że dla ludzi, którzy nie mają pojęcia w ogóle o jeździe ekonomicznej i tak dalej i w ogóle jadą samochodem po prostu, bo jadą, to pomaga. Ale ja ogólnie wolę jeździć na zwykłym trybie i sam decydować, czy jadę oszczędnie, czy nie to jadę oszczędnie, bo to prawą nogą się decyduje przecież. Tak. Więc wróćmy sobie do sporta, także jak damy teraz raz w górę, to będzie znowu na mid, a jak damy na sport i możemy sobie aktywować wskaźniki. O, dotykowy ekran. Tak. No i tu mamy z lewej strony moc, z prawej strony mamy moment. Co się jeszcze zmienia w trybie sport? Zmienia się układ kierowniczy, trochę się usztywnia i jest czulszy. Zmienia się reakcja na gaz, jest też czulsza. Głównie te dwie rzeczy. Aha, jeszcze jest pompowany chyba dodatkowy dźwięk z głośników. Aha, czyli w środku coś będzie słychać. Jest tak trochę bardziej basowo. O proszę, tu Harman Kardon jest. Tak, taka najbardziej. Wersja tam się trafiła. I gra też zajebiście, także widzę, chyba polecam. Tempomat aktywny z radarem? Tak. Z radarem. Dobra, jak już jeździmy w sporcie, to ja zawsze też sobie... Też zawsze sobie wrzucam w skrzynię w sport, bo wtedy naprawdę zaczynają się emocje w tym momencie. Wyższe obroty troszeczkę, też lepszy moment obrotowy w danym momencie będzie na pewno. Tu mamy ta ala iDrive z BMW. Tak, to jest... Podobne działanie? Takie samo chyba, nawet przyciski są tak samo rozmieszczone. Tak, to jest jakby, ale to jakby stylizacyjnie to jest relikt przeszłości. No trochę to już nie przystoi, to jest... No jest kilka tych smaczków, tak. Ten przycisk mi się nie podoba, naprawdę już mówiłem o tym, bo jest taki kurczę... Taki, no, nie widać, że on jest metalowy, tylko wygląda jakby był plastikowy, taki pomalowany, prawda? Taką srebrną farbą. Ten iDrive też tutaj tak wygląda dziwnie, ten przycisk też wygląda dziwnie, tak jakby nie pasowało to troszkę tutaj. Podłokietnik to też widzę, chyba jest taki jakby dołożony. Tak, tutaj jeszcze w podłokietniku jest... O proszę, też ładowarka indukcyjna. Też jak ze średniowiecza ładowarka indukcyjna, ale działa, więc jest ok. Wyjście mamy jeszcze jedno USB-C. Tak, jakby na szczęście ten element
jak się już jedzie, to się w ogóle na niego nie zwraca uwagi, to więc prawda. Jakby wszystko można sterować tutaj, więc o, to jest fajne. Mamy jeszcze jedno zwykłe USB i na szczęście mamy gniazdo zapalniczki, także do Race Logica się przyda. Tak. Kiera fajna, gruba. Kiera fajna. Przyszycia tutaj są na tej kierze. Tak, fajna, gruba, no też z pakietu John Cooper Works, tak jak wszystko. Też nie wiem, czy pokazałeś na listwach drzwi progowych, też są takie fajne emblematy John Cooper Works. Też fajnie to wygląda. Tak, no dodaje takiego sportowego sznytu temu samochodowi. Czarny sufit, co też fajnie. Jaki szyberdach ekstra. Szyberdach też jest... Podwójny to jest, są dwie szyby, czy jedna długa taka? Nie, nie, są dwie szyby, otwierana jest tylko ta przednia. Ekstra. Więc... No kurde, chyba mi się coraz bardziej podoba. Widzę, że tutaj mamy też chyba kształt, nie wiem, kształt, jak to nazwać, flagi. Tak, tak, bardzo fajne te zagłówki, właśnie też wykropkowane, flaga brytyjska. Fajne. Tutaj te przełączniki, aha, bo też jest, to byśmy akurat odkryli nocą, ale jest też tak zwany Purple Snake, czyli jest ambientowe podświetlenie. A, kolory można i zmieniać. Tu możemy sobie zmieniać kolorki którymś z tych przycisków. Czyli światłowody w takim razie muszą być tutaj wszędzie. Tak, tak. Tutaj w tych listwach, w listwach bocznych. Fotele, no co, one są takie lekko kubełkowe, ale są w miarę wygodne. Dobrze się siedzi, naprawdę, nie ma tragedii. Można znaleźć dobrą pozycję. No i też widzę, są elektryczne, regulowane we wszystkich płaszczyznach, tak, elektrycznie, jak... pompowanie lędźwi i tak dalej. Tutaj tak, jest... jakby to był taki nasz wymóg numer jeden, żeby fotel kierowcy, oprócz tego, że miał elektryczną regulację, to żeby miał też pamięć, bo w momencie, gdy był okres, gdzie to był nasz jedyny samochód, więc w ogóle przestawianie fotela za każdym razem... Tragedia, więc... Zapewne masz też w kluczyku pamięć, tak? Że jak drugi kluczyk zaprogramujesz i żona wsiada, i otwierając auto, od razu się ustawia wszystko pod żonę, a potem jak ty swoim kluczykiem, to pod ciebie. Tak, no też rozwiązania fajnie. Z BMW. Sterowanie, tak jak wspomniałeś, jest dotykowe. Działa to fajnie, jakość tego wyświetlacza jest bardzo dobra. Nie ma jakichś dużych lagów. Natomiast, grafika też jest rozdzielczość ładna. Tak, fajnie. Bardzo dobra rozdzielczość. No, z nawigacji raczej się nie korzysta, bo korzystamy z Apple CarPlaya, więc jakby tutaj... Czyli Google masz tutaj? Tak, tak. Wyświetla. Fajnie. Kierownica też fajny kształt. Coraz bardziej mi się podoba. Auto bardzo zyskuje właśnie w momencie, kiedy się nim jeździ, bo wtedy... No tak, ja w sumie takim jeszcze... Znaczy może kiedyś ktoś mnie wiózł, ale jeszcze osobiście nie jeździłem, także z chęcią dzisiaj pomacam. Podoba mi się, że są lusterka wielkie takie, dużo w nich widać na pewno wcześniej. No tak, właśnie lusterka są bardzo fajne, też designerskie, duże, ale pod kątem głośności na autostradzie powyżej 140 słychać. To auto nie jest ciche na autostradzie, jeśli ktoś dużo jeździ po autostradzie i chce ciszy, to co auto nie jest dla niego. Albo trzeba jechać wolniej. Albo trzeba jechać wolniej, a tym autem tak średnio się chce jechać wolniej. Dobrze, chciałem zapytać jeszcze, czy jakieś osiągi tu już sprawdzałeś? Szczerze, z Race Logiciem nigdy, tylko tak dupo hamownią, że tak powiem. Z jaką największą prędkością jechałeś tym autem? No, oczywiście dozwoloną, ale raz pojechałem do wroga, jak to na mówisz. Tak? To 230 leci, pójdzie 230, podejrzewam, że z 240 by poszedł, ale już wtedy trochę się robi miłowaty. No, ostatnio te parę kilometrów długo przyspieszę. Chciałem zapytać, bo 0-100 na pewno sprawdzę, 80-140 sprawdzę. Czy 100-200 też Cię interesuje? Tak. Jak będziesz akurat tam w okolicy, to śmiało. Dobrze, sprawdzimy, jeśli się uda. Zobaczymy, jaki będzie ruch. Jeśli będzie bezpiecznie, to sprawdzimy, bo bardzo ciekawy jestem, jak to będzie jeździć w porównaniu do innych aut. Nie spodziewam się tutaj jakichś super czasów. Ilu biegowa jest skrzynia? Ośmio. Jest iSIN, prawda? Tak, to jest jeszcze iSIN. Ośmiobiegowa. No to do sety myślę, że to dobrze pojedzie, bo to pewnie ze trzy razy bieg zmienia do stówy, nie? Tak, to na pewno. Na pewno na trójce robi stówę. Mamy dostęp bezkluczykowy, przynajmniej dostęp. Klamki są z zewnątrz bezkluczykowe, w sensie można bez wyjmowania kluczyka. Tak, są przyciski, tak, więc są, sobie... Tak. Można też jeszcze pokazać pedały, bo też są dość ciekawe. Ciekawy design mają. Aha, tak. No taki niecodzienny design. Podstopnica. Tak, tutaj pamięć foteli, też przyciski jak z BMW rodem. Chyba z X1. O proszę, tu mamy przycisk do otwierania klapy. Tutaj mamy centralny zamek.
głośniki mamy tutaj, tutaj mamy średnie, czy gdzieś tutaj są, występują jakieś basowe, muszą występować tak, pod fotelami pewnie. Subwoofery są pod fotelami, tak. A, widać nawet, tak, tutaj kratka jest od głośnika. Bardzo duży plus, na czym nam zależało. Tak. Auto fabrycznie wyjeżdża na pilotach, Michelinach, pilotach czwartych, więc zajebiście. Mhm. Warto wspomnieć też o kluczyku, bo też nie jest taki codzienny. Mhm. Jakby korem kluczyka jest ta część, mhm. ona się jakby nie zmienia. Fajny w dotyku, dobrze wykonany. Ja dokupiłem akcesoryjny ten breloczek mhm. Z pakietu John Cooper Works. Czy także... tu jest grot w tym kluczyku? Jest. Jest grot. Poczekaj, mam mi kurna ostrości, nie chcę. O, jest. O, okej. Okay. Dobra. Mamy grocik, mm. normalnie też bardzo fajnie. Czyli w razie awarii napięcia i tak dalej. Tak, w razie W jest. Rozładowania akumulatora można się dostać do auta. Tu zaślepka jest jakaś, pewnie się ją podważa paznokciem. Podejrzewam, że tak. Okej. Okay. No z minusów jeszcze, duży minus, strasznie dużo Piano Black. Bardzo fajnie to wygląda, oczywiście, jak jest czyste, nowe, mm-hmm. natomiast tak jak wszyscy mówią, rysuje się od samego patrzenia, więc... Przejedziesz się po tak. ulicy, znaczy no ogólnie wszędzie kurz i tak dalej, wszystko tak. wsiada. No, zresztą widać, kawałek przejechałeś i już mamy czarny dach, jest cały zakurzony. Tak. Piano Black tak. też jest nawet tutaj na felgach. Mm-hmm. Ślicznie wygląda to, jak są bardzo czyste. Mm-hmm. Teraz może tego nie widać, bo były tylko opukane. Ale raz zrobiłem głupotę, bo chciałem je sobie w domu doczyścić przed karcherem, jeszcze zanim pojadę. I była odrobina piasku na nich, taka niewidoczna gołym okiem. I porysowałeś. I są już mini ryski. Mm. Teraz ich nie widać, ale jakby dobrze je podświetlić, to są po prostu całe porysowane. Jeszcze jednej rzeczy zapomniałem Cię zapytać. Powiedz coś o spalaniu w tym samochodzie, bo to może być ciekawe. Spalanie. Spalanie jest ok. Tu jest, mówię, 2 litry turbo, 180 koni, napęd na 4 koła de facto, nawet dokładane, ale jest. Mm. Auto waży 1600 z hakiem. Mm-hmm. Spalanie średnie, odkąd jeździmy, 8,8. Bardzo dobry wynik. A jeździmy dużo po Warszawie, mm-hmm. do Warszawy. Myślę, że teraz jak moja żona zacznie jeździć, będzie trochę niższe. Niższe? U mnie jest odwrotnie. U mnie jak żona jeździ BM-ką, to jest wyższe spalanie, jak ja jeżdżę, to niższe. A, no to ja się spodziewam, że będzie koło 8,5. Jak mm-hmm. moja żona będzie jeździć. Na pewno ratuje to, że z naszej wsi dojeżdżacie do Warszawy i wracacie trasą. To na pewno obniża spalanie, bo gdyby tylko jeździć po samej Warszawie, to myślę, że to dyszka plus by było na pewno. Myślę, że tak, tak, bo tak, mamy to szczęście, że pracujemy w Warszawie, ale tak trochę na obrzeżach, zwłaszcza moja żona, więc nie wjeżdżamy tak często. Rozumiem, do centrum. To największe korki. Jeszcze jedna rzecz fajna, o której zapomniałem. Tak. Tylne światła też robią mega robotę, zwłaszcza nocą. A, już widzę. Czyli są te flaga brytyjska jakby podzielona na pół, tutaj lewa część, tutaj tak, część widać. Prawa. Teraz może to nie robi takiej roboty, ale w nocy jak są zapalone, jest wszystko ekstra. Widać. No jest wyższe, można, wygląda jakby można było się nim wjechać gdzieś w teren nawet. Tak, tak. Dobra, bardzo Ci dziękuję w takim razie. Łatwo się nagrywa w ten sposób. Tak. Muszę coraz częściej to uskuteczniać, bo przyjeżdża właściciel dużo szybciej, dużo wszystko wie od razu, ja nie muszę szukać. Tak. My jedziemy teraz pojeździć, a Michał odbierze samochód wieczorem. Zadzwoniłem do Andrzeja, Andrzej powiedział, że wypowie się na temat Mini, także najpierw jedziemy do Andrzeja, niech powie parę słów o Mini, potem jedziemy sprawdzać osiągi. Pierwsze zastrzeżenie dla mnie. Za wysoko siedzę i niestety już jestem opuszczony do samego dołu. Wolałbym siedzieć nie tu, tylko tu. No dobra, nieważne. Nie uda się fotela niestety opuścić. Zobaczymy, jak to będzie w czasie jazdy. Fajna jest ta maska. Nie wiem, czy wy to zauważycie, ale stąd wygląda, jakby była nie wiadomo jak długa i jakbyśmy nie wiadomo jak wielkim samochodem mieli jechać zaraz. Kamera cofania super jakości, naprawdę. Kolejną ciekawą rzecz zauważyłem. Tutaj mamy przyciski od centralnego zamka. I zobaczcie, razem z klamką się ruszają. Fajnie. Michał jest jednym z niewielu kierowców, którzy mają poprawnie ustawione lusterka boczne. Widać tutaj na samym rożku lusterka tylko zarys klamki i z tamtej strony też, bo w większości aut, które dostaję od Was, to no 1/4 lusterka to samochód zajmuje, a po co nam oglądać samochód, jak my musimy oglądać to, co jest za nami. Także propsy dla Michała za to. No i
Mimo, że to się nazywa Mini, to ma się wrażenie, że jedzie się wielkim okrętem, ale układ kierowniczy działa super. To już chyba nie nazywa się Mini, albo nie powinno się nazywać Mini, tylko z nazwy, bo to jest wielki samochód. Naprawdę jest tu bardzo dużo miejsca w środku. Także na plus, nie spodziewałem się. Skrzynia bardzo ładnie zmienia biegi. Z iSynem miałem kontakt tylko w tym Citroenie C5, który ma już tam 220 tysięcy i po prostu ta skrzynia to tam robi co chce, a nie to co my chcemy, a tutaj działa bardzo ładnie. Układ kierowniczy bardzo szybki. No czuję się jakbyśmy jechali sportowym samochodem. Troszeczkę mi zawadza to, że wysoko siedzę. Chciałbym dobre 20 cm niżej siedzieć, ale na razie mi się bardzo podoba. Jak tu się przechodzi w tryb sport, bo już zapomniałem, a tutaj było green do dołu, sport do góry. O kurde, teraz to się dopiero zmieniło. Asystenta pasa mamy, bo czuję, że jak przekraczam linię przerywaną, to mi kierownica drży. Także fajnie wyposażony samochód. Gdzie tu jest jakaś temperatura silnika? Kurde, nie ma temperatury silnika? Nie ogarem jestem. No nie widzę żadnej temperatury silnika, ani oleju. Tu mamy paliwo, tutaj mamy przebieg. Poczekajcie, muszę poszukać, bo się zagubiłem. Znalazłem. Tak jak w BMW mamy tutaj manetkę z napisem BC, czyli Board Computer. I naciskamy sobie. I tutaj mamy spalanie, przebieg. Tutaj mamy ekonomizer, ile w danym momencie pali. Tutaj mamy średnią prędkość. Tutaj mamy 7514, to pewnie będzie licznik dzienny. Tutaj mamy datę. O, jest. To jest temperatura płynu chłodniczego, dobrze widzę? Tak, a temperatura oleju? A nie, jeszcze może być inaczej. Muszę tam wrócić, poczekajcie. Ta niebieska to może być płyn chłodniczy, a ta czerwona pod spodem to może być olej. Albo po prostu to kółeczko wskazuje nam temperaturę. Jak w lewo jest bardziej, to jest chłodny, albo a w prawo to będzie ciepły. I to pewnie tak będzie działać. Bo nie sądzę, że to kółko się dzieli później na dwa i powiedzmy lewa strona kółka pokazuje temperaturę silnika, a prawa strona kółka pokazuje temperaturę oleju. No dobra, nieważne. Najważniejsze, że temperatura silnika jest, że jest nagrzany. Jedziemy dalej do Andrzeja. Przyjemny dźwięk kierunkowskazu. Dobrze ta skrzynia działa, super. Zbija biegi w dół bez szarpnięć. A i potrafi przy redukcji łopatkami na przykład robić nam międzygazy. Poczekajcie, jesteśmy w trybie sport, więc pewnie on nie zgasł. Ale wyłączmy sobie od razu start-stop, żeby nam czasem nie zgasł, jak przejdziemy na normalny tryb. Fajnie ten samochód jeździ, naprawdę. Reakcja na kierownicę super, czuć, że jest wyższy i tak jakby się troszkę przechylał, no ale to jest samochód no, rodzinny, wielki, dużo miejsca z przodu, dużo miejsca z tyłu, więc nie ma co od niego wymagać jakichś właściwości jezdnych jak w M2, ale prowadzi się bardzo poprawnie. Bardzo mi się podoba układ kierowniczy, jaki jest precyzyjny. Redukcja z międzygazem, czwórka, trójka, podbija obroty. Dźwięk silnika z głośników, mam nadzieję, że to słyszycie. Fajnie brzmi. Chciałbym troszeczkę zmniejszyć wentylator, żebyście słyszeli. Jeszcze raz, dwuja. No, teren zabudowany musimy zwolnić. Ale dobrze, skrzynia pracuje poprawnie. Nie jest tak szybka niestety jak 8 HP, ani nie jest tak szybka jak Dual Clutch Transmission, czyli DCT, inaczej nazywane DKG po niemiecku. Dobra, wróćmy na drive. Mimo, że jesteśmy w trybie sport, to po kliknięciu te pół sekundy mija, zanim bieg zostanie wrzucony.
Mamy przed sobą zakręt, dwójeczka. Zobaczmy, mam nadzieję, że nic nie jedzie. Jezu, jaki tu ruch dzisiaj powolutku. Zaraz mamy drugi zakręt prawy. Lewy zakręt wyszedł bardzo dobrze. W ogóle nie czułem żadnej podsterowności, nadsterowności. O, jednak jest troszkę podsterowny. Minimalnie przodem ucieka, no ale Michał mówił, że tutaj jest taki napęd, że tył się dołącza dopiero jak przód traci przyczepność. Podoba mi się dystrybucja powietrza w tym samochodzie, bo jest chłodno, mamy klimę ustawioną na 20 stopni, na dworzu jest 26 stopni i tutaj jest chłodno, ale nie dmucha wam nic na twarz. W wielu samochodach jest tak, że co byście nie kombinowali, te kratki przekręcali, ustawiali, to gdzieś ten wiatr czuć, macie spoconą głowę, spocone plecy i gdzieś ten zimny wiatr wam tam wieje. A tutaj jest dystrybucja powietrza taka, że no nie czuć tego wiatru, w samochodzie jest chłodno, a tu nie czuć, żeby coś gdzieś skądś leciało nawet. Także bardzo fajnie rozwiązane, ja takie rzeczy zauważyłem już kilka lat temu, że na przykład w trójce strasznie to powietrze dmuchało na twarz, ale jak się przesiadło do siódemki, to w ogóle nie czuć było nigdzie wiatru, z żadnego nawiewu, a w samochodzie było chłodno. I tutaj jest bardzo podobnie ta dystrybucja powietrza rozwiązana, podoba mi się. Nie zgasł. Na szczęście mamy wyłączony tryb start-stop. Wygodne fotele są, ten pod, nie pod stopnicę, tylko pod udzie się wysuwa. I podparta jest noga na dłuższym odcinku i wygodnie się tutaj siedzi, ale troszkę mnie irytuje to, zobaczcie, ja mam nogę zgiętą pod kątem 90 stopni, siedzę jak na stołku w kuchni. Troszkę za wysoko, tak jak mówię, dla mnie to by tak 20 cm niżej, nogi bardziej wyprostowane i by było na pewno dużo lepiej, przynajmniej dla mnie, no ale to jest też samochód, którym się jeździ po mieście, z którego się często wsiada, wysiada i no na pewno dużo łatwiej jest wyskoczyć z niego i wyprostować nogi niż wypaść i dopiero się podnosić z asfaltu. Dzień dobry panie Andrzeju. Siemaneczko, witam cię 3 maja. Masz flagę polską? Może samoloty nie będą latać tak często. Dokładnie. Dwie sprawy mam. Pierwsza no. To, żebyś się wypowiedział o aucie, a druga to mam niespodziankę. Bo pamiętam, że mówiłeś, że nie piłeś jeszcze. Denaturat przywiozłeś? Proszę bardzo. Poważnie? No. Serio? Recenzję oczekujemy od ciebie. Otwieraj. Sam też nie piłem nigdy. Błagam. Jestem ciekaw, jak to smakuje. Uwaga. Poważnie wiesz się truł? No. Magda Gessler. No nie jest zły. Ślamieszek 80-latek. Dobra, opowiadaj o aucie. Tu B48 widzę, tak. Siedzi. Właśnie dlatego wziąłem ten samochód. Okej. Okay. Znaczy nie, połączenie fajne. Generalnie silniki B48, bardzo dobra konstrukcja moim zdaniem. Mało awaryjne. Z problematycznych rzeczy, jeśli chodzi o awarię, zarówno w Mini, jak i w BMW-kach problem był z pompami wody. W BMW z troszkę innego powodu, tam był taki brok, który powodował wyciek pompy, natomiast tutaj mamy cały taki heat management, cały unit jest plastikowy, w którym jest jakby zintegrowana pompa wody, termostat i to czasami ulega elektrycznej usterce, potrafi jakieś błędy ograniczenia mocy wygenerować, także zdarza nam się wymieniać te elementy. Pojedyncze problemy z aktuatorami Vanosa, nie wiem czy będziemy w stanie dojrzeć te elementy. Czyściutko. 17 tysięcy przebiegu. 17 przebiegu, no i dobra bajka. Aktuatory Vanos, te elementy tutaj, tam są podłączane wtyczki elektryczne. Te aktuatory Vanosa potrafią przepuszczać olej do środka, we wtyczce znajduje się olej, wtedy generują błędy i problemy w trakcie jazdy, jakieś nierówną pracę, check engine, tego typu mankamenty. Co więcej, czasami zdarza nam się wymieniać te zawory odpowietrzenia par paliwa. Też taki dość ciężki temat troszkę do diagnozy, jeśli chodzi o to, co nam narzędzia BMW diagnostyczne pozwalają na weryfikację tego podzespołu. No awaryjnie tu nie ma dużo rzeczy tak naprawdę. Tak? Z tych rzeczy, o których powiedziałem, to myślę, że to takie sztampowe tematy. Rzadko kiedy jakieś problemy z Vanosami, czyli albo ze śrubą centralną, która jest zintegrowana z elektrozaworem, albo z samym zespołem regulacyjnym Vanosa, to już rzadsze problemy. No generalnie dobre silniki.
mało problematyczne, ekonomiczne, także myślę, że taki no, jeden z ciekawszych wyborów tak naprawdę, co możesz w tym momencie do Mini złożyć, bądź do BMW, no B58 jakby taki można powiedzieć, troszkę odpowiednik, tylko dwa cylindry. To jest ten silnik, to jest tak jakby B58, tylko obcięte dwa cylindry. No tak w dużym skrócie, ale generalnie można powiedzieć, że to samo tak naprawdę, upraszczając temat, ale no, zarówno jeden, jak i drugi silnik bardzo, bardzo udany, mało awaryjny, mało problematyczny. Z rzeczy osprzętowych, nieosprzętowych, poduszki silnika są dość problematyczne w Mini, zresztą podobnie jak w BMW, gdzie jest jednostka napędowa umieszczona poprzecznie, a nie wzdłużnie. Ta poduszka silnika ma taką specyficzną konstrukcję, ona osiada, jest jeszcze ta poduszka, myślę, że od tej strony będziesz miał lepsze dojście od dołu, za jak sobie podejdziesz. Ta poduszka się ugniata, powoduje bardzo duże wibracje wtedy do silnika, potrafi pęknąć, z niej się wylewa olej. Też gwarancyjnie wiem, że z tymi poduszkami jest spory problem, bo te poduszki dają jakby sobie znać dużo wcześniej, w momencie kiedy są oklapnięte, dużo wibracji przenosi się do komory pasażerskiej, natomiast no, w BMW póki ta poduszka nie wyleje, że tak powiem, no to ciężko jej wymianę, ale ona dużo wcześniej daje sobie znać, podobnie z dolną poduszką. Też część tej wymiany wymaga. To jest chyba napęd na 4 łapy, jak widziałem, Alfor. Łącznik elastyczny wał, no to zresztą jak w każdym BMW też dość ograniczona żywotność, jeśli chodzi o ten podzespół. No i awaryjnościowo wiele więcej no nie jestem w stanie powiedzieć tak naprawdę, bo dużo się nie dzieje. To jest ciekawy temat tego łapacza powietrza jeszcze, bo tutaj w takich wersjach nazwijmy to już, to jest jakiś chyba rocznik zakonu 2023, coś takiego pewnie. Są takie śmieszne miejsca na wkręty. Tak, no właśnie, wygląda jakby śrubek nie było. BMW przewidziało jakby naprawę tego elementu, bo ten łapacz dawał bardzo dziwne objawy, w sensie przy niektórych zakresach obrotowych potrafił rezonować, potrafił klepać jakieś takie tematy, że ludzie w ogóle diagnozowali sobie usterki silników, bo strasznie był dziwny dźwięk, to strasznie dziwny. A ten plastik się po prostu rozwalał na tych zaczepach, wyłamywał, no i jakby generował dziwne dźwięki, ale tu już BMW potem pozwala, że tak zrobić zestaw naprawczy i skręcić te dwa elementy plastikowe ze sobą. Natomiast jakby B48, bardzo fajna jednostka napędowa, także ratuje Mini. Z Mini jest dość ciekawa kwestia, bo dużo bardziej wyeksploatowane są wbrew pozorom silniki w Mini. Takie auto raczej kupujesz do jeżdżenia po mieście, nie po trasie. I przebieg 100 tysięcy w Mini, przebieg 100 tysięcy w BMW, jak się okazuje, jest troszkę różny, jakby nie ma co generalizować. Natomiast robiąc po mieście przebieg, a po trasie, no to inaczej zużywasz wóz. Oczywiście. I mamy Mini, które mają przebiegi, nie wiem, ostatnio mieliśmy Mini, które ma 20 tysięcy przebiegu, takiej naszej stałej klientki, przyjeżdża nas raz na rok, raz na dwa lata. Jak sobie przypomnę o zmianie oleju, robi rocznie, no nie wiem, 1500 km, 2000, co spuszczamy olej, zaglądamy do filtra, nagar w filtrze, no naprawdę bardzo kiepsko wygląda olej po małym przebiegu, jest odpalany, gaszony, no i taki silnik po przebiegu 20 tysięcy będzie w gorszym stanie niż silnik po przebiegu 100 tysięcy, gdzie był regularnie olej wymieniany, ale był eksploatowany w trasie. Także no niestety Mini ma to do siebie, że z racji przebiegów dużo bardziej nagarują się te silniki i jakby bardziej widać zużycie, nazwijmy to, po silnikach. Natomiast jakby sam piec w sobie jest naprawdę dobrą jednostką w mojej opinii. No i z takich rzeczy dookoła też to niewiele rzeczy jest do podkreślenia tak naprawdę. Czyli tam tuleje polecajka na ten samochód? Tak, jak najbardziej. Konfiguracji. Tak, uważam, że to jest taki dobry przyszłościowy, że tak powiem, temat eksploatacyjny, że nie powinno być tutaj źle, jeśli chodzi o koszty eksploatacji. Gdzieś tam jakieś tematy tulei w tych tylnych, przednich wahaczach. Natomiast to mówię, są jakieś takie pojedyncze uwagi. Odboja amortyzatorów tylnych, też taki temat dość często się eksploatujący. Natomiast z założenia dobra jednostka. Jest naprawdę twardo w tym samochodzie, jak się jedzie. No mini są sztywne. Ale prowadzi się świetnie, mimo że jest wysoki. Pozycja za kierownicą jest dziwna, bo się siedzi i nogi masz zgięte w kolanie pod kątem 90 stopni. Jakbyś siedział na taborecie. Ja zazwyczaj wolę mieć wyprostowane bardziej w samochodzie, no ale samochód świetnie się prowadzi. Chciałem zapytać jeszcze, no skoro to jest B48, a propos tuningu, czy tutaj, żeby nie psuć auta, powiedzmy, nie wyrzucać tych DPF-ów, GPF-ów, nie wiem co tam jest i tak dalej, tylko żeby zwiększyć moc, jakie tutaj mamy możliwości? To jest 192 konie w wersjach była? 180? W ogóle właściciel powiedział, że albo 177, albo 182, w sumie nie pamiętam. Okej. Znaczy z tego chyba okolicy, jak dobrze pamiętam, 250 koni, chyba 400 Nm wychodzi po programie, jak dobrze bez kojarzę. Żadnego ruszania wydechu, bez mówię, tu mówimy o sam stok. Natomiast no, tu jest temat wozu w okresie gwarancyjnym, więc standardowo, no nie możesz sobie na nic pozwolić tak naprawdę w okresie gwarancyjnym, żeby zrobić no, okres gwarancyjny do końca i dopiero ewentualnie jakieś modyfikacje bym sugerował, no bo to jakby już co sobie życzysz, to zrobimy, ale jakby szkoda tej gwarancji się pozbywać, gdzie w większości przypadków no masz 5-letnią gwarancję na ten moment, więc no pozbywać się 5-letniej gwarancji to tak troszkę... No wszystko pytanie jakie wiesz, masz założenia co do samochodu, ale generalnie chyba nie warto. Okej.
Dobra, super, bardzo Ci dziękuję. Nie ma problemu. Do następnego. Ciao. A, poczekaj, się pożegnałem, ale widzę, że tutaj mamy M240i. Czy jesteś w stanie mi załatwić ten samochód do filmu? Myślę, że nie będzie problemu, żebyś mógł to nagrać. Tutaj coś jest zrobione w tym aucie? To w stage drugi, można powiedzieć. Tutaj jest program, pompa paliwa, downpipe. Także chyba 500 koni i chyba okolice 700 Nm. W takim małym wozie. Dokładnie. Ostatnio nagrywałem 335 zrobione na 510 koni. Teraz będzie wychodziło w tą niedzielę. To jest szybsze niż nie jedna M-ka. Naprawdę dobrze. Także, a to wygląda mocowo tak samo, a no, wygląda na dużo lżejszy. No, poczekaj, poczekaj jeszcze miesiąc, jak szperę zamontujemy, to wtedy myślę, tak? Że tu będzie szpera. No, bo tutaj trakcyjnie jest dramat tak naprawdę. Więc jeśli chcesz coś pomierzyć, to myślę, że... A powiedz mi, czy szpera łączy się też ze zmianą przełożenia? Możesz zostawić seryjne, możesz zmienić. Także czy tutaj będzie 308, czy tam 291, chyba tu jest seryjne przełożenie, więc albo zostanie seria, albo będzie 308. To jakby jeszcze decyzja nie zapadła, no ale niezależnie co będzie, to ze szperą będziesz miał, że tak powiem, myślę, że fajniejszą opcję do pojeżdżenia, także tym samochodem nie ma problemu. Super, także nagrywamy niedługo M240. No dobra, to teraz już, do następnego. Starczy na razie u Andrzeja, jedziemy teraz sprawdzać osiągi. Ten samochód mini to tylko z nazwy jest, bo przez tą maskę, przez ten wystający garb, nie wiem czy uda mi się Wam to pokazać, ale na filmie pewnie tego nie będzie widać, ale uczucie jest takie, jakbyście jechali ciężarówką. Ten garb na masce sprawia, że wrażenie jest takie, że ta maska jest nieskończona z przodu. Paliwa mamy dużo niestety, ponad pół baku. To też na pewno nie pomoże przy osiągach. Andrzej sprawdził VIN i po winie wyszło, że to jest wersja 141 kW, czyli 192 konie. Święto dzisiaj jest, wszyscy wyciągnęli fajne wozy. Opatrzcie, tutaj jakiś Dodge, Hellcat, co to było? Naprawdę, mnóstwo dzisiaj samochodów jeździ, zabytkowych, takich sportowych, co chwila coś fajnego przejeżdża. Jak jest święto i nie ma co robić, to ludzie dla przyjemności jeżdżą swoimi bolidami. Robimy pierwszy pomiar w pięknych okolicznościach przyrody. Za nami nic nie jedzie. Tryb sport tutaj ustawiamy. Momencik, pojadę za ten znak, koniec ograniczenia. O, skrzynia w tryb sport. Dzieje się dzisiaj, naprawdę się dzieje, mimo że dzień wolny, to mnóstwo aut. Troszkę pod górkę to tutaj mamy, no ale próbujmy. Lewa noga na hamulec, gaz. Chyba procedury startu nie było, bo nie wyłączyłem kontroli trakcji. Dobra, stówkę przebiliśmy. Ciekawe, jaki to ma w ogóle czas, bo uczucie było takie, że nie jedzie. 0, 100, 8,2, dobrze widzę? Tak, 8,2, bez procedury. Człowiek jest przyzwyczajony po prostu do tych potworów. Ostatnio same BM-ki nagrywałem po 500 koni. No i tutaj niestety nie czuć, żeby to jechało za dobrze. 8,2, no nie ma tragedii, no ciężki samochód. Mamy 192 konie. Także jest naprawdę dobrze. Spróbujemy jeszcze raz z procedurą startu, tylko muszę kontrolę trakcji wyłączyć. Przytrzymamy dłużej. O, jest, DSC dezaktywowana. No dobra, musimy znaleźć jakieś miejsce, bo tutaj mamy same zakręty i spróbujemy zaraz jeszcze raz. Jeszcze powinienem Wam potwierdzić najpierw, to momencik. Dla potwierdzenia, nie wiem czy Wy w ogóle coś widzicie. 0,64,3, 0,100,8,2. 192 konie, 8,2 sekundy do sety. Andrzej mówił, że tutaj program można zrobić i będzie 250, to przy 250 pewnie sekundę, albo i lepiej by można było urwać do tej setki. To już by było naprawdę dobrze. A są podobno jeszcze wersje John Cooper Works i tamte mają po 300 koni. Także to mini wcale nie jest takie złe, jak mi się wydawało. Klepie troszkę po plecach przy zmianie biegu, ale klepie to tak dziwnie, bo na przykład w 8 HP i w DCT jest takie jebnięcie po plecach, a tutaj jest takie coś, mam wrażenie, zrobione trochę sztucznie przy tej skrzyni.
Tak jakbyście zmieniali bieg bez puszczania gazu. O, i wtedy jak przy każdym następnym biegu, jak puszczacie sprzęgło, a silnik jest wkręcony, to on robi tak do przodu, troszkę was tak popycha, tak jakby się sprzęgło ślizgało. Czyli nie ma tutaj takiego fizycznego klepnięcia przy zmianie biegów jak w 8 HP, tylko jest takie udawane. No i skrzynia jest bardzo wolna. Po prostu jest tragicznie wolna. Przy normalnej jeździe pięknie zmienia biegi, gładko, nic nie czuć i tak dalej, ale przy pełnym ogniu klikam manetkę, podnoszę rękę i dopiero wtedy mam zmieniony bieg. Takie pół sekundy przynajmniej, albo nawet lepiej trwa zmiana biegu. Właśnie zacząłem się zastanawiać, jak ja was tutaj umieszczę, jak będziemy u wroga na autostradzie, bo tutaj szyba jest bardzo daleko, ja nie mam takiego wysięgnika. Czas na kolejny pomiar. Tutaj mamy za zakrętem długą prostą. Za nami patrzyłem przed zakrętem w lusterko i nic nie jechało. Jest rowerzysta, ale jest dość daleko. Mam nadzieję, że zdążę się wyrobić i zwolnić, zanim do niego dojedziemy. Stajemy, skrzynia w tryb sport. Silnik w tryb sport, lewa noga na hamulec. Funkcja launch control aktywna. O, ale szarpnięcie. Ach, kolejne. No i co wyszło tym razem? 8,4, a wtedy było pod górkę, a to było płasko i jeszcze funkcja launch control. Także ciekawe, o co chodzi. No coś czuję, że to 8,2 to może być dzisiaj rekord. Jedziemy, przechłodzimy wóz i spróbujemy jeszcze raz. Opuściliśmy teren zabudowany, tutaj mamy troszkę pod górkę, więc zjedźmy z górki, żeby było sprawiedliwie. Przed nami pusto, nie, jest rowerzysta, ale też jest bardzo daleko, także na pewno go nie dogonimy. Tylko momencik, zjedźmy troszkę niżej, żeby nie było z górki. Ok. I próbujemy jeszcze raz. Stoimy, skrzynia w trybie sport, silnik w trybie sport, lewa noga na hamulec, gaz, launch control. Kurde, niezłe są te szarpnięcia, takie sztuczne. 8,7. Coraz gorzej, ale jajca. Pierwszy pomiar będzie chyba pierwszym i najlepszym. Jedziemy jeszcze na zakręty, bo jestem bardzo ciekawy, jak to się będzie zachowywać na zakrętach. Tam przez chwilę, jak jechaliśmy do Andrzeja, to na zakręcie wydawał mi się podsterowny. Ale to była za mała prędkość, żeby to sprawdzić dobrze, więc teraz jedziemy na zakręty. Jeszcze spróbuję jeden pomiar zrobić, może bez funkcji launch control i może manualnie biegi zmienię wcześniej, może to coś pomoże. No i lecimy do wroga na autostradę, sprawdzić 80-140, a 100-200, no to zobaczę, jak to się będzie zbierać i czy będzie odpowiedni ruch na drodze, tak żeby nie stwarzać zagrożenia. No bo wiadomo, niebieską to 200 metrów wystarczy, żeby 100-200 sprawdzić, a tutaj to obstawiam, że to będzie pewnie ze 400 albo i z 600. Zarośnięte mocno, przyszło lato, wyłączmy może tryb traction, bo byliśmy teraz w tym pośrednim, teraz mamy wszystko wyłączone, skrzynia w tryb sport, może manualnie, na trójeczce, tylko muszę się upewnić, że nic nie jedzie, no i lecimy. Kurde, stabilnie. Przez chwilę jest podsterowny, przód ucieka i czuć, że coś tam się przełącza i tył się dołącza. Jak po szynach. Uciekał jak moja BMW-ka, ta na tor ustawiona. I jak M2, czterema kołami. Ani nie był podsterowny, ani nadsterowny, tylko ładnie wyjeżdżał z zakrętu na zewnątrz. Wystarczy zdjąć troszkę nogę z gazu i on wraca na miejsce. Przez pierwszą sekundę jest podsterowny. A później coś się tam dzieje, tak jak Michał mówił, pewnie ten tylny napęd się dołącza i auto staje się maksymalnie stabilne. I fajnie to jest zrobione, bo to wchodzi tak gładko, nie czuć żadnego przełączenia ani niczego, tylko po prostu samo się dzieje. Bardzo fajnie. Dobrze się prowadzi ten samochód, bezpieczny jest. Stabilny. To robimy jeszcze jeden pomiar i nie męczymy wozu już więcej, tylko tym razem bez funkcji launch control spróbuję sam zmieniać biegi i muszę pamiętać, żeby tak przy 5500 naciskać łopatkę, bo przecież ta skrzynia jest na tyle wolna, że jak nacisnę przy 6, to ona mi zmieni dopiero przy 7.
lewa noga na hamulec, napinamy napędy i jedziemy. I 8,5. Także dzisiaj pierwszy pomiar, jaki był, to najlepszy, 8,2 sekundy. Dobra, nie męczymy tego wozu, bo widzę, że on nie chce lepiej jechać. Dziwne uczucie tutaj jest. Tak jakby na jedynce idzie dobrze, wrzucamy dwójkę, te obroty wzrastają i w którymś momencie on tak przygasa i za chwilę zaczyna jechać znowu. Tak jakby tam komputer jakieś korekty wprowadzał. 26 stopni jest, no to też jest dość ciepło. Kurczę, poczekajcie, zadzwonię do Michała, zapytam się, jakim on to paliwem zalewa. Zadzwoniłem do Michała i Michał mówi, że 9,5 to zalewa. No i tak, jest takie uczucie, że przez chwilę idzie dobrze, później na chwilę tak jakby troszeczkę zwalnia, jakby moc słabnie i za chwilę znowu idzie lepiej. I mam wrażenie, że to właśnie w tym momencie komputer wprowadza korekty. Także do tego silnika to ja bym takie 9,8 minimum lał, no albo setkę. A wiadomo, że jak jeździmy spokojnie i delikatnie, no to ta 9,5 może być na co dzień, więc to można wybaczyć, ale na takie pomiary to tutaj powinna być seta zalana, no bo z tego, co się orientuję i co mówił Michał, tutaj jest około 7,5 sekundy powinno być 0-100, a my robimy rekord 8,2 i każdy następny pomiar jest gorszy, więc nie wiem, co mam robić, kurde, przecież kurde, aż strach mi jechać teraz sprawdzać 100-200 na tym paliwie. A mamy znowu połowę baku. Jak wleję drugą połowę 9,8, to będzie ciężko. Ale tak zrobimy. Dla bezpieczeństwa najpierw jedziemy na stację, wlejemy do pełna 9,8, żeby się troszeczkę to paliwo wymieszało i sprawdzimy jeszcze raz 0,100 i zobaczymy, czy się w ogóle coś poprawi. No a potem no, wyjedziemy na tą autostradę. Zobaczę jeszcze, jak będzie się samochód zachowywał. Jeśli będzie mu ciężko, jeśli będę czuł, że nie idzie tak jak powinien, to 100-200 odpuszczę, sprawdzimy tylko 80-140, żeby mu krzywdy tutaj nie zrobić. No dobra, jedziemy. Akurat zatankujemy, do punktu pomiarowego będziemy mieli kilka kilometrów, więc mam nadzieję, że tam pompa wymiesza trochę to paliwo i zobaczymy. Już po samym 0-100 powinniśmy wiedzieć, czy paliwo coś dało. No i jeszcze, kurczę, muszę jakoś wymyślić, żeby was na szybę wyrzucić. Dajcie mi chwilę. Niestety nie ma jak zrobić tego bezinwazyjnie. Do szyby jest pół kilometra, ja nie mam takiego wysięgnika. A chciałem was wcisnąć między kierownicą a wyświetlacz. Ale patrzcie, wyświetlacz chodzi razem z kierownicą. Także tutaj też się nic nie zrobi. Jedyne miejsce jest tutaj. Jakoś tak pod kątem. Ewentualnie później zrobię zbliżenie, jak będę składał. No dobra, jedziemy najpierw zatankować i wracamy na pomiary. Wjeżdżamy na stację, z której strony tu jest wlew. A tutaj strzałeczka nam pokazuje, że z prawej strony mamy wlew. Lejemy 9,8 do pełna. Dzisiaj jest po 7,59. Zobaczymy, czy to będzie czuć, czy to coś zmieni. Muszę wam powiedzieć, że dość spory bak to musi mieć, bo mieliśmy pół baku. Na zegarze, a ja wlałem 31 litrów prawie, czyli co, kurde, 60? Byłoby grubo. Dostęp bezkluczykowy tu jest fajny, bo nie trzeba wkładać ręki ani nic masować, tylko po prostu fizycznie jest przycisk. Naciskamy i nic się nie dzieje. Może to prawą ręką trzeba. Co jest, kurde, od strony kierowcy? Tak, patrzcie, od strony kierowcy jak nacisnąłem, to się zamknęło i trzeba nacisnąć jeszcze raz, się otwiera. Ciekawe rozwiązanie, ciekawe czy mniej awaryjne niż zwykłe klamki keylessowe od BMW. Full kocioł mamy już, wyłączmy sobie teraz kontrolę trakcji w tą pierwszą pozycję, żeby launch control działał. Skrzynia w tryb sport, a najpierw drive, tryb sport i jedziemy sprawdzić, czy w ogóle paliwo coś zmieni. No jakbyśmy pełny bak zatankowali, to byśmy mieli pewnie 9,8, a w związku z tym, że to była 9,5, a my zatankowaliśmy połowę 9,8, czyli mamy teraz 96,5 mniej więcej oktanów. Zobaczymy, czy to coś zmieni. Tutaj mamy kawałek prostej i pustej drogi. Tryb sport jest. Funkcja launch control, tutaj się powinna szachownica zaświecić.
teraz mu nie przeszkadzam, niech to robi sam. I ile? 7,9, no widzicie? Mimo że mamy pełny kocioł, to od razu auto pojechało lepiej. Już potwierdzam. Dla potwierdzenia, kurczę, zasłonić to światło, żebyście coś widzieli. O, może tak. O, 0,63, 0,107,9. Jest ciepło na dworzu, bardzo ciepło, bo jest 26 stopni. No i tutaj zobaczcie, jak 9,8 zmieniła od razu sprawę. No i jeszcze mamy pełny kocioł, jakby była setka, pełny kocioł wyjeżdżone do rezerwy i dopiero wtedy na rezerwie byśmy pomiar 0,100 robili, to też byłby lepszy. Także do silników turbo tylko i wyłącznie 9,8, takie minimum, najlepiej setkę. No dobra, może jak jedziecie na podciśnieniu gdzieś w trasę ze stałą prędkością i nie ciskacie tego gazu, to ta 9,5 jeszcze tam w ostateczności może być, ale każde mocniejsze wciśnięcie gazu, no to lepiej, żeby była 9,8. Bezpieczniej dla silnika, no przede wszystkim. I lżej mu będzie i wasze odczucia będą lepsze. To może jeszcze jeden pomiar zrobimy, taki szybki, dla pewności. Czy to na pewno coś pomogło? Tutaj troszkę pod górkę jest na końcu, no ale nieważne. Jak będzie 7, to znaczy, że paliwo zaczęło działać. Tutaj mamy wyłączone skrzynię w tryb sport, gaz i jedziemy. No dawaj, dawaj. Dobra, mamy 100. 7,4. A, tak jak mówiłem. Wystarczy nalać dobrego paliwa. Ekstra. Sam się nie spodziewałem, że to będzie aż taka różnica. Dane internetowe mówią o przyspieszeniu do setki 7,2 sekundy, także udało się. Nie spodziewałem się, że aż taka poprawa będzie. Naprawdę myślałem, że to będzie jakiś błąd pomiaru 1,2 sekundy, a tu mamy sekundę różnicy po dolaniu paliwa. Także chyba można spokojnie sprawdzać 100-200. Tylko jeszcze, tak jak powiedziałem, sprawdzimy ruch, jaki będzie na autostradzie u wroga. No to jedziemy sprawdzać. Jesteśmy na ślimaku, włączamy się do ruchu, ale absolutnie nie ma szans dzisiaj na 100-200. Jest taki ruch, zamiast siedzieć, kurde, na grillu, to ci ludzie gdzieś jeżdżą. Mnóstwo kamperów jakiś jeździ i tak dalej. Także 80-140 coś czuję, że tylko dzisiaj sprawdzimy i to będzie wszystko. Bo to i tak będzie długo trwało, to 100-200, myślę, że około 20 sekund, więc to teoretycznie nic nam nie wniesie do naszej tabelki. Ale 80-140 warto wiedzieć. No dobra, klepiemy. Dwójka. Trójka. Czwóra. Oj, trochę to trwa. 138, 9, 140. 8,3 sekundy. Ostatnio jeździliśmy, nie pamiętam czym, chyba M2, to było tam 3,3 i M2 robiła czas 100-209 sekund, a tutaj mamy 80-140, 8,3, dobrze widzę, 9,3 nawet, czyli pewnie by za 25 sekund 100-200 to zrobiło. Naprawdę szkoda męczyć tego samochodu. Zrobimy zaraz jeszcze jeden pomiar 80-140. Może się coś poprawi i wracamy. Michał miał rację, że jest głośno przy dużej prędkości. No ten samochód jest troszkę kwadratowy taki. Szyba czołowa jest prawie pionowa, więc nie ma co się dziwić. Nie bardzo jest gdzie tu sprawdzić nawet 80-140. Zjechałem na prawy pas i zwalniam, niech mnie ludzie wyprzedzają. Dobra, jeden pan się zorientował, zjechał na lewy. I jeszcze pan Passatem leci. O, też chciał zjechać na lewy, ale spojrzał w lusterko w momencie włączenia kierunkowskazu. No ludzie, naprawdę, obserwujcie to lusterko wcześniej, czy ktoś się szybko zbliża, czy powoli. Naprawdę tak ciężko jeździć z głową. Co wam da spojrzenie w lusterku w momencie włączenia kierunkowskazu, kiedy musicie szybko ocenić, czy to ktoś się zbliża, czy się nie zbliża, czy jedzie wolno, czy szybko? Tragedia.
Ja to już patrzę 30 sekund wcześniej, jak widzę samochód na horyzoncie, że się do niego zbliżam, żeby bez problemu zmienić pas. A niektórzy zmieniają pas w momencie, w którym włączają kierunkowskaz. I wtedy nie ma nawet sekundy na to, żeby ocenić, czy coś się zbliża, czy nie. Dobra, kolejna próba. Zdwój. Pod górkę zaraz będzie. Nie spodziewałem się, że to aż długo, tak długo będzie trwało. 9,8. No, teraz jeszcze gorzej. Starczy, naprawdę, nie męczymy tego samochodu. To nie jest samochód na takie prędkości. Do setki sobie poradził bardzo fajnie. A powyżej stówy, no to... Tak jak mówił Michał, no nawet szybka jazda tym samochodem jest męcząca. To jest raczej taki samochód, żeby sobie pośmigać po mieście, ewentualnie gdzieś polecieć blisko. W długą trasę na prędkości 150 plus to naprawdę byłby męczący. Podszedłem do miniaka trochę sceptycznie, no bo ma taki design krzyczący: zobaczcie, jadę mini, widać mnie z daleka, zwracam na siebie uwagę. A ja takich aut nie lubię. Ja lubię auta szybkie, a wyglądające na takie normalne, takie skromne po prostu. No ja nie muszę się wszystkim dookoła pokazywać, że jadę jakimś cudem. Ważne, żeby dobrze chodziło i szybko jeździło. Także no mini troszkę mnie odrzuca właśnie tym swoim krzykliwym wyglądem, ale jeśli chodzi o układ jezdny, o silnik, o to jak się prowadzi, no to jest naprawdę genialnie. Bardzo ciężko, bardzo ciężkie auto do wyprowadzenia z równowagi. Minusem jest tutaj skrzynia biegów, która przy pełnym bucie, no, po prostu śmieszna jest. Jak kiedyś miałem Civica 1.4, pamiętam, i żeby czasy do sety były lepsze, to ja nie puszczałem gazu przy zmianie biegów. I wiecie, przy każdym puszczeniu sprzęgła przy zmianie biegów jest taki uślizg. I tutaj jest bardzo podobnie, to działa, to nie jest prawdziwe klepnięcie po plecach, tylko właśnie to takie... Brak puszczenia gazu przy zmianie biegów. O, tak tutaj działa klepnięcie. No i kolejną rzeczą, do której chciałem się jeszcze przyczepić, to pozycja za kierownicą. Jest wygodnie, nie ma problemu, ale do sportowej jazdy wolałbym ten samochód czuć dupą, a nie kierownicą. No, a tutaj tak się siedzi, że na tyłku w sumie nie czuję za bardzo, co się dzieje z autem, tylko i wyłącznie po kierownicy. Także może te inne wersje, te niższe takie, może tam jest coś inaczej się siedzi i jest trochę lepiej. Ale ogólnie bardzo fajny samochód. Podszedłem na początku do niego bardzo sceptycznie, a z każdą kolejną minutą, jak z nim przebywam, jest coraz fajniejszy. Mamy motor nagrzany porządnie, więc jeszcze zajedziemy na podwórko i jestem bardzo ciekawy, czy tam z tyłu z rury wydechowej coś słychać, bo w środku ta emulacja tego dźwięku silnika jest naprawdę przyjemna. Fajnie się jeździ i super dźwięki dobiegają. Ten motor taki gardłowy ma dźwięk tutaj w środku. A z zewnątrz ciekawe, jak to będzie brzmiało, czy będzie pierdział, czy będzie w ogóle cokolwiek słychać. Bo teraz te wszystkie nowe auta to mają takie tłumiki, że jeździ się jak elektrykami. Takie są wyciszone. Moleńka, chodź. Gdzie ty jesteś? Boże, obszczekała mnie przed chwilą. Myślała, że to ktoś obcy. Tutaj jesteś, kochana. Co, poznałaś mnie w końcu? To ja, tak. To ja. Tutaj się nagrywa GoPro, a wy tam słuchajcie. Moli, no! Bardziej słyszę silnik z przodu niż z tyłu wydech. Mam nadzieję, że coś tam się nagrało. Dajmy mu jeszcze parę sekund. To przy gazówce i wyłączamy. Jeszcze tylko besty z dzisiejszego dnia by przydało się nagrać, żeby wiedzieć, co to było. Dobra, mamy besty z dzisiejszego dnia. Czy wy coś widzicie? No ustaw tą ostrość. Co jest z tym telefonem? A, może w ten sposób. O, dużo lepiej. Co my tu mamy? 0,632, 0,172 i 80,149,3. Starczy na dzisiaj. Czy my tutaj wszystko zabraliśmy? Wszystko.
Idziemy wpisywać czasy do tabelki. Zobaczymy, jak Mini wypadło na tle innych wozów. Czysto w aucie, czysto. No dobra. Dziękujemy. 59. miejsce z czasem 7,2. Szybsze od Ibizy 1.9 TDI, 240 koni od E82, dwulitrowego diesla od i3, od G20, od E36, 328 Cabrio od S2000. Nawet sobie radzi to Mini. E61 525D, 240 koni, ciut szybsze, E46 330 i w Touringu seryjne, też minimalnie szybsze. MX5, 160-konna, ale to są małe wartości, małe różnice, także no do sety sobie radzi Mini, jak widać. Co by potwierdzało moją teorię, że ten samochód taki bardziej do miasta niż w jakieś trasy międzykontynentalne. A jeśli chodzi o 80-140, to mamy czas 9,3 i miejsce 56. Szybszy od E61, 525iX, od 206, od G20, od Civica, od E46, 320D w Touringu, od E39, 2,5 litra w dieslu. Co my tutaj dalej mamy? E38, 730, proszę. Już 40 szybsza, E82. Patrzcie, ta BMW E82, która była wolniejsza do sety, później się już rozpędza i jest szybsza od Countrymana. Tak samo E46, 325 i też już jest szybsze. Tabelka z czasami będzie dostępna w podpisie filmu, a ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. No i cześć, trzymajcie się, do następnego filmu.